Witajcie w pierwszym odcinku po długim czasie na tym kanale. Chciałbym powiedzieć o bardzo ważnej rzeczy, która dotyczy Was jako oglądających. Jestem bardzo wdzięczny za to, że 500 osób ponad już, które tutaj subskrybuje ten kanał, jest zainteresowana tymi tematami, bo te tematy są trochę inne niż tematy ogólnodostępne o pracy kierowcy autobusu. Zazwyczaj są to pokazywane trasy czy jakieś tam zagadnienia związane z codzienną pracą. Jednak na tym kanale tutaj rozwiązujemy tematy kierowcy autobusu miejskiego, pracy tego kierowcy z punktu psychologicznego i też dzisiaj będziemy się tym zajmowali w kontekście afery, która, można tak to nazwać, wybuchła po incydencie dokonanym przez kierowcę, który zatrzymał się, bo kończył mu się czas pracy, wysadził pasażerów, jak to niektóre gazety piszą. Za chwilę będziecie mieli w ogóle dostęp do tych gazet i do tego fragmentu filmu. Też ten kierowca na swoim kanale wyjaśnia i prostuje niektóre rzeczy, wyjaśnia problematykę tego zdarzenia. Ja tu tylko opiszę, że kierowca zatrzymał się, wysadził pasażerów, bo kończył mu się 9,5-godzinny czas pracy. Wiadomo, że kierowca w umowie ma napisane, że może pracować 8 z przedłużeniem do 10 godzin, więc prawdopodobnie pół godziny miał na dojazd do bazy. I chciałbym w tym filmie poruszyć temat dotyczący, czy tak powinno być, czy kierowca się dobrze zachował, czy tak powinno się robić i dlaczego tak się w ogóle zadziało. O tym właśnie chciałbym dzisiaj powiedzieć. Nie wsiadamy, nie wsiadamy. Proszę opuścić autobus. Zaczął mi się czas pracy. Ale my mamy wyjść, bo pan się skończył czas pracy? Dokładnie. My mamy wyjść. Takie, żeby się skończył czas pracy. Jak widzieliście na tym filmie, te artykuły, które tutaj zobaczyliście, są strasznie wyrwane z kontekstu. Tytuł jest po to, żeby była klikalność, więc do tego w ogóle się nie odniosę. Odniosę się do samego tego fragmentu filmu. Jeśli ktoś chce zobaczyć całość, to śmiało może to zobaczyć. Link jest na dole w opisie. Generalnie, dlaczego taka sytuacja zaistniała? Jak sami możecie się dowiedzieć z różnych stron internetowych, ten kierowca miał mieć zmianę, ale nie było zmiennika, więc jego czas 10-godzinny dobiegał końca. No i teraz pytanie, czy powinien jechać dalej i pracować ponad tą normę wedle przepisów? Już to tutaj w ogóle nie będę zagłębiał się w przepisy, bo one są bardzo jasne. Kierowca nie może pracować dłużej niż określony czas pracy. Ma oczywiście rozkład jazdy, ale generalnie są określone normy czasu pracy. No i teraz, gdyby pracował dłużej, to ta zmiana na pewno trwałaby 20 godzin. Załóżmy, że zmiana 10-godzinna i zmiana 10-godzinna daje 20-godzinną zmianę, więc jeśli kierowca jeździł od 3, a ja sobie generalnie spojrzałem na ten rozkład, to tam rozpoczęcie jest koło 4 nad ranem, a zakończenie koło 21, więc prawdopodobnie pracowałby o wiele za długo. Teraz zobaczcie na to, jak pasażerowie, bo to jest dla mnie śmieszne, w ogóle jak pasażerowie, nie będący świadom naszych norm, kierowców, autobusów, naszych zasad, jak zareagowali na tę sytuację. W ogóle nie zareagowali. Zareagowali jak bydło, które nie wie, co do czego służy zawód kierowcy i jak reagować w takich sytuacjach. I w ogóle nie wiedzieli, co się dzieje. I też sprawdziłem dla ciekawości, jak z jaką częstotliwością te autobusy w ogóle odjeżdżają, to tam częstotliwość odjazdu jest co 15 minut. Więc moim zdaniem ci pasażerowie mogli poczekać na następny autobus. No ale w komunikacji miejskiej coraz częściej spotykamy się z sytuacjami, gdzie pasażerowie
nawet minutowego opóźnienia nie respektują i mają wielkie pretensje. Czyli był to bodziec z punktu patrzenia psychologicznego dla pasażerów, żeby się wykłócać z kierowcą. I to pokazuje, jak bardzo nasza praca jest stresująca, jak bardzo jest nasza praca trudna, wymagająca. Nie ze względu prowadzenia pojazdu, bo prowadzenie pojazdu to jest jedna tam setna problemów. Problemem głównym jest kontakt z pasażerem i żeby mu wytłumaczyć, że autobus nie jedzie tam, a tam, że autobus nie jedzie po tej trasie, że autobus kończy szybciej. To jest mega wymagające i to też mówię po to, bo wiem, że tutaj na tym kanale oglądają wiele młodych ludzi, którzy chcą zostać kierowcami w przyszłości. Jest to świetny materiał do tego, żeby zobaczyli, jak bardzo ta praca właśnie jest trudna i wymagająca, na co trzeba zwrócić uwagę i z czym w ogóle to się je i że takie sytuacje mają od czasu do czasu miejsca, a czasami co bardzo często i trzeba się na to przygotować, żeby w tych sytuacjach odpowiednio zareagować. Tutaj widzimy na tym filmie, że kierowca zbytnio nie dyskutował, poprosił, żeby wyszli, no tam niektórzy mieli większe pretensje, no i właśnie na takie większe pretensje, jeśli przyszły kierowca nie jest nastawiony, no to niestety będzie miał trochę pod górę, bo takie sytuacje zdarzają się bardzo często, więc reakcja pasażerów dla mnie to jest bydło, które no nie ma empatii. W ogóle ludzie, którzy jeżdżą komunikacją miejską i będę tutaj bardzo szczery, no niestety ma bardzo mało empatii w stosunku do kierowców i w stosunku do innych pasażerów, ale też brak szacunku do tego zawodu. Ale to wynika tylko i wyłącznie z tego, że nie ma znajomości zasad, jakie ma kierowca, nie ma znajomości czasu pracy, jaką ma kierowca, nie ma znajomości trudności tego zawodu i nie ma w głowie takiego, że okej, ten kierowca może kończyć pracę, no spoko, poczekam sobie na kolejny autobus. Tutaj nie, tutaj było wielkie oburzenie. Czemu on ich nie poinformował? Jednak tam w późniejszym filmie, jeśli zobaczycie go w całości, możecie dowiedzieć się, że sterowniki nie są jednak zaprogramowane, żeby w środku trasy zakończyć trasę komunikatem przystanek końcowy. Więc teoretycznie to też nie jest w gestii kierowcy, żeby wyłączenie komunikować pasażerom. No, on zakomunikował pasażerom, że już ten autobus dalej nie pojedzie. Jedzie autobus za 15 minut. Trzeba poczekać. I chciałbym tutaj w tym filmie, bo też mówię tak od serca, nie wymyśliłem sobie to, co chcę powiedzieć. Wpadłem tutaj, nagrywam i mówię od serca. I powiem wam szczerze, że dlaczego takie braki w ogóle wynikają? Takie braki, takie sytuacje, dlaczego wynikają? Wynikają z tego, że brakuje kierowców. I tu mamy czarno na białym, że kierowców brakuje coraz więcej i przez to są problemy ze zmianami, przez to są problemy z tym, żeby realizować rozkład jazdy. Tylko tutaj powiem bardzo ważne i to wielu osobom może się nie spodobać, że to jest gestia przewoźnika lub operatora komunikacji miejskiej, żeby te kursy zapewniać, żeby mieć odpowiednią rezerwę na takie sytuacje, żeby mieć odpowiedni sposób działania na takie sytuacje. To nie jest w gestii kierowcy. I teraz chciałbym tutaj poruszyć bardzo ważną kwestię tego, że tutaj kierowcy kończył się czas pracy. Ale moi drodzy, młodzi ludzie, którzy to oglądacie, wiedzcie, że nawet jeśli źle się poczujecie, a nie ma końca pracy, macie prawo to zakomunikować swojemu przewoźnikowi, operatorowi, i macie skończyć szybciej pracę. Macie prawo. Dlaczego? Dlatego, że jeśli pojedziecie dalej, a będziecie przemęczeni, a przemęczenie, stres, rozdrażnienie, czy tam inne emocje wynikające z dnia codziennego wpływają bardzo mocno na koncentrację, a koncentracja wpływa na reagowanie na różne sytuacje. No i to reagowanie na różne sytuacje jest kluczowe w celu unikania zagrożeń. Już tak mówiąc fachowo. Unikamy zagrożeń, żeby nie było wypadku, żeby ludziom się nic nie stało. I teraz będąc przemęczonym po 10 godzinach pracy, lub nawet przed tymi 10 godzinami pracy, albo się nie wyspałem, albo tutaj sąsiad wiercił dziurę w ścianę, albo, nie wiem, brzuch mnie bolał, i nie komunikując o tym, narażacie się na niebezpieczeństwo. I
teraz ważne, kluczowe, to co chcę powiedzieć w tym filmie, to wy będziecie odpowiedzialni za to, jeśli coś się stanie. I tutaj warto o tym powiedzieć, że to wy będziecie odpowiedzialni za to, jeśli zginą ludzie przez wasze działania. Albo będziecie zmęczeni, jedziecie dalej, a co tam jeszcze 2 godziny wytrzymam, a nagle tak zmuli, że padniecie na kierownicę, walniecie w jakieś drzewo albo sygnalizator, zabijacie ludzi i to was będą ciągać za odpowiedzialność. I ci sami ludzie, którzy mówili, dlaczego wy nie jechaliście dalej, będą pierwszymi, którzy pójdą do sądu zeznawać przeciwko wam. Dlatego tak ważne jest, żeby tutaj powiedzieć, że kierowca ma swoje zasady, że kierowca ma swoje normy, że kierowca ma czas pracy, że kierowca nie jest szanowany przez innych pasażerów, bo tego szacunku jest naprawdę coraz mniej. To też zależy od regionu, ale w komunikacji miejskiej naprawdę jest to coraz rzadszy przypadek. I też tutaj chcę powiedzieć, że nie mamy sposobu reagowania na to, jak sobie z takimi ludźmi radzić. To jest najbardziej przykre, że nie mamy sposobu reagowania, jak sobie radzić z bezsennością, jak sobie radzić z przemęczeniem, jak komunikować o tym innym. Nie ma, patrzałem na YouTubie, na kanały i nie ma, oprócz psychologii transportu, nie ma takiego kanału, który by nagrywał kierowcę i mówił o tym, jak sobie z tym radzić, jak on sobie z tym radzi. Nie ma czegoś takiego. Nie ma czegoś takiego, jak radzenie sobie z różnymi kryzysami, ja chciałbym, żeby te tematy były bardzo mocno wyrażone. Zawód kierowcy naprawdę jest bardzo wymagający i ja o tym jeszcze będę tutaj mówił na tym kanale. Miały być podcasty, ale wydaje mi się, że taka forma jak teraz tutaj nagrywam będzie bardzo, bardzo pomocna i bardzo okej. Więc jeśli chcecie oglądać te filmy, śmiało subskrybujcie ten kanał i polecajcie innym, żeby to też inni to oglądali, bo jeśli to nie będzie oglądalności, to bez sensu, żebym to nagrywał, ale myślę, że będzie oglądalność i myślę też, że wielu młodych ludzi dzięki temu materiałowi zrozumie, że zawód kierowcy jest bardzo wymagający i trzeba jednak popracować nad swoją psychiką, nad swoimi nawykami, żeby jednak funkcjonować w tym świecie. Ale najważniejsze jest właśnie tutaj komunikacja międzyludzka, która sprawia, że ta praca może być lżejsza. Z tym niestety sobie nie umiemy poradzić. Ten kierowca, który tam potem dodał komentarz pod jednym z artykułów, zareagował bardzo emocjonalnie. Ja się wcale mu nie dziwię, bo wspomniał o klimatyzacji. O klimatyzacji już nie będę mówił, bo to jest temat rzeka, szczególnie u prywatnych przewoźników. Raz to działa, raz nie, ale to też nie jest wina prywatnego przewoźnika. Często te przyczyny są bardzo niezrozumiałe, dlaczego klimatyzacja nie działa, ale też prywatny przewoźnik nie ma takich zasobów mechaników, żeby na bieżąco to robić, nie ma też takiego taboru, żeby co chwilę to podmieniać, więc prywatny przewoźnik naprawdę ma utrudnione zadanie. No a na pierwszej linii największymi oskarżycielami są oczywiście pasażerowie, którzy uważają, że to wszystko jest wina kierowcy. Nie, moi drodzy, to nie jest po części wina kierowcy, bo też nie mówię, że to nie jest wina kierowcy, bo jeśli nie jest niesprawna klimatyzacja, to kierowca nie powinien w ogóle jechać. Tak samo w tej sytuacji. Jeśli kończy się mu czas pracy, to kierowca nie powinien jechać. A my często jako kierowcy litujemy się nad ludźmi i jedziemy dalej pomimo przekroczonego czasu pracy, pomimo zmęczenia, pomimo tego, że nie mamy przerwy, a musimy do toalety, a jedziemy dalej, bo chcemy dobrze, chcemy punktualnie, a potem przychodzi taki pasażer, jeszcze ma pretensje, czemu 5 minut za późno albo 10 minut za późno, a tutaj nie miałem toalety, nie miałem nawet co zjeść. I to też jest po części właśnie wina kierowcy, że my nie reagujemy w taki sposób, w jaki powinniśmy. Powinniśmy zacząć od szacunku do samego siebie, od szacunku do swojego zdrowia, swojej głowy i myślę, że wtedy by było okej. No ludzie i tak będą narzekali i to niestety to jest przerażające, że niezależnie co byśmy zrobili, ludzie i tak będą narzekali, bo wszystkie frustracje, żale są wyładowywane tam, gdzie jest najbliżej, a najbliżej jest do kierowcy. Dlatego warto, żeby zadbać o to, żeby spokojnie zjeść, żeby spokojnie odpocząć, żeby po opóźnionym kursie dać sobie 5 minut na odpoczynek, ale nie taki odpoczynek w telefonie, tylko taki zwykły odpoczynek, który da nam na chwilę zapomnieć o tej pracy.
i wtedy jechać dalej. To jest bardzo ważne. No i też kolejna sprawa, którą chciałem powiedzieć, brakuje kierowców na rynku i z czego to wynika? Z czego wynika, że brakuje kierowców? No właśnie z tego, że ten zawód jest mało szanowany, że są przekraczane godziny, że pracujemy w nadgodzinach, które powinny być przeznaczone dla innego kierowcy, że często realizujemy kursy na opóźnienie, że często nie mamy dostępu do toalet. I to jest bardzo ważne, że często jeszcze jesteśmy wyzywani i ubliża nam się przez to, że nie ma klimatyzacji, chociaż nie mamy na to wpływu. Ale też jest nasza wina w tym, że nie reagujemy. To jak już tu mówiłem, tylko zobaczcie, brakuje kierowców i przez to, że brakuje kierowców, większość nie chce pracować, bo mierzy się z tym, że musi pracować właśnie w nadgodzinach, na zmęczeniu i ratować te braki. No i wtedy ten problem się pogłębia jeszcze bardziej. O tym na tym kanale będziemy dużo mówili. To zależy od zainteresowania. Więc nie chciałbym tu się za bardzo rozwijać. I teraz moja teza była taka, czy kierowca się dobrze zachował w tej sytuacji. To już zależy tylko wyłącznie od niego, ale on pokazał, że jednak można przestrzegać zasad. Tylko brakuje często nam odwagi, żeby te zasady przestrzegać. To jest bardzo ważne, że często właśnie brakuje nam tej odwagi. Boimy się, że zostaniemy zwolnieni, że nie będziemy dobrymi pracownikami, że zaraz ktoś mnie obgada, że ja tak zrobiłem, że to będzie afera. No zobaczcie, ten kierowca jest jeden na miliony kierowców, którzy tak zrobili, a może inni też tak robili, ale nie było o nim tak głośno. Więc moim zdaniem, jeśli czujesz, że nie dasz rady więcej jechać, jesteś zmęczony i czujesz, że chcesz odpocząć, śmiało to zakomunikuj. Tutaj wszystko poszło ok. W tym filmie widzimy, że kierowca dalej potem w nagraniu mówi, że zakomunikował to swojemu dyspozytorowi, zakomunikował to z centrali ruchu, czyli wszyscy byli poinformowani o takiej sytuacji i zgodzili się na to. Więc to tym bardziej nie rozumiem reakcji ludzi, tylko zobaczcie, że jeśli byśmy zaczęli tłumaczyć ludziom co i jak, po co i dlaczego, to i tak nie będą chcieli tego słuchać, bo oni wiedzą lepiej. Już nie będę wchodził w temat polityki, bo to podobnie działa. Wierzymy w coś, co i tak może być nieprawdą, ale wierzymy, bo wierzymy i uważamy, że tak jest naprawdę. Że to wina kierowcy, bo przecież co to takiego, przecież mógł dojechać dalej, nie? No jakby coś się stało, to pan kierowca nie jechał. Czemu pan kierowca się nie zatrzymał? Czemu pan kierowca... Chłopie, ty przecież wiesz, że ty jesteś zmęczony, to po co ty jechałeś? A chwilę wcześniej było, czemu ty nie jedziesz? To jest właśnie praca z ludźmi. To jest bardzo wymagające, szczególnie tutaj właśnie mówię to do przyszłych kierowców, żeby na to uważać. I na tym kanale generalnie będziemy poruszali tematy związane z psychologią, jak sobie radzić ze stresem, z zmęczeniem, z kondycją fizyczną, psychiczną, bardziej zwrócić uwagę na psychiczną. Będziemy też mówili dużo o przepisach ruchu drogowego i różnych niuansach. Także serdecznie zapraszam. Zapraszam do komentowania, jak wy widzicie tę sytuację. Mam nadzieję, że dużo będzie interakcji. Ja też będę odpisywał w miarę możliwości. I do zobaczenia później. Cześć!